się nie zgłaszamy, że będziemy walczyć do końca, to jeszcze nie jest koniec ligi. Myślę, że jeszcze w tym sezonie pokażę, na co nas stać. Dziękuję bardzo i kapitan. Dziękuję za gratulacje. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj wygrać i że skończyliśmy to w 3 setach, bo nie ukrywam, że przed nami był ciężki tydzień. Wczoraj wróciłyśmy do meczu pucharowego i obawiałyśmy się, że możemy fizycznie wytrzymać tego meczu, a wiedziałyśmy, że będzie ciężko, bo odchodzą zawsze są wyrównane pojedynki. Także właśnie z tego się cieszę, że udało nam się wygrać, że mamy 3 punkty. Tak jak Kasia powiedziała, liga w tym roku jest wyrównana, jeszcze wiele się może zdarzyć, także trzeba być skoncentrowanym na każdy mecz i dać siebie wszystko. No ja się cieszę, że udało nam się zacząć ten nowy rok, bo mamy zwycięstwami i oby tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę trenera. Przede wszystkim gratulacje, tak jak Kasia, też się włączę do gratulacji dla dziewczyn i dla sztabu szkoleniowego. No cóż, próbowaliśmy walczyć w każdym secie, natomiast zrobiliśmy za dużo własnych błędów i nie potrafiliśmy po prostu ustawić średnio bloków zespół Dąbrowy. Niestety przegraliśmy 3-0, to nasz trochę taki niesmak zostaje z tego trzeciego seta, bo to było widać, tak jak Gasia powiedziała, że Dąbrowa już po prostu tak jakby gasła, jednak ta wyprawa do Rumunii. Takim setów, to jednak było widać, że dziewczyny są bardzo zmęczone. Jednak kontrowersyjna decyzja pani sędziny, bo niestety nie pozwoliła nam dalej walczyć. Cóż, gratulacje. Musimy się zebrać sobie i próbować walczyć w kolejnych meczach. I to będzie dziękuję za gratulacje. Chociaż nasza sytuacja cały czas jest podobna jak w Łodzi, aby nie zyskować na razie specjalnie nie wiedzie. Miejmy nadzieję, że my i Łódź zaczniemy teraz dobrą masę i będziemy wygrywać, bo dobra zespoły są, myślę, mocne i zasługują na to. Myślę, że przedmówcy powiedzieli wszystko praktycznie. Myślę, że to, że mieliśmy tak dużą przewagę w trzecim secie, w połowie tego spowodowało, że dociągnęliśmy tak naprawdę do końca, bo nie wiem, co by było, gdybyśmy przegrali tego seta, bo po prostu nie wytrzymywaliśmy i to było widać gołym okiem, a rozmowa z dziewczynami też wiemy więcej, że po prostu miały dość odpuszki w tej chwili. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo.